Kowalski Zbigniew, nauczyciel, opiekun Klubu Historycznego w Liceum Żeromskiego. Od kilku lat prowadzimy dla gimnazjów dzień otwarty, aby mogli przyjść do szkoły, usłyszeć informacje o tym, jak szkoła pracuje, nie tylko wtedy, kiedy się uczy, od swoich rówieśników, trochę starszych kolegów, ale jednak tych, którzy są im najbliżsi, powiedzą sami, co najbardziej lubią w tym, co robimy, poza uczeniem się. Ale mamy także tutaj stoiska chemiczne, naukowe, podróżnicze, językowe. Ja akurat stoję na stoisku mojego klubu historycznego, dwóch sekcji wczesnośredniowiecznej i sekcji z dwudziestolecia międzywojennego. Dlaczego warto uczyć się w Żeromskim? Dlatego, że jest to atmosfera humanistyczna i bardzo duże wsparcie od nauczycieli w działaniach pozalekcyjnych. Od bardzo wielu lat w szkole były prowadzone kabarety, teatry, kluby filmowe, kluby historyczne, działania sportowe. Mamy oddaną grupę nauczycieli WF-u, którzy naprawdę każdą wolną chwilę poświęcają zespołom, które osiągają dosyć wysokie wyniki, między innymi w szachach, w piłce nożnej, w piłce ręcznej. Także warto, ponieważ jest tu sporo propozycji do zagospodarowania po nauce dla tych, którzy są jeszcze głodni aktywności pozalekcyjnej.